Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem w materiale dotyczącym samochodu dość nietypowego jak dla mnie, jak dla mojego kanału, a konkretnie w teście samochodu dostawczego. Nie jest to oczywiście jakiś największy samochód dostawczy, z jakim możecie mieć do czynienia, jest to konkretnie Opel Vivaro, ale w bardzo ciekawej wersji z zieloną tablicą, czyli w wersji elektrycznej. Jeśli chcecie usłyszeć parę słów na temat samochodu, który na polskich drogach pewnie będzie jeszcze ciężej spotkać niż jakiegoś innego uśmiechniętego i życzliwego kierowcę, zapraszam na test. I troszkę nietypowo zacznijmy sobie nie od tego, co my tutaj mamy pod maską, tylko od wymiarów, bo wiadomo, jest to troszkę inny samochód, także troszkę zmienimy kolejność. I z najważniejszych parametrów, pojemność luki bagażowej to 5,3 m³ i co ciekawe możemy ją troszeczkę powiększyć o kolejne 0,5 m³, otwierając taki luk, czy nie wiem jak to nazwać, ogólnie klapkę, która umożliwia przewiezienie jeszcze dłuższych przedmiotów i po prostu dostanie się do kabiny pasażerskiej, konkretnie pod fotel pasażera. Nie jest to niby dużo, ale jest to bardzo praktyczna rzecz w tym konkretnym modelu, ponieważ możemy tam schować chociażby kable, tak jak te, na które teraz patrzycie. A w samej kabinie ciężko byłoby jej przewozić, czy w sensie czy tu w kabinie pasażerskiej, czy z tyłu na pace, także bardzo dobre rozwiązanie. Długość ładowni to 2512 mm, szerokość to 1636 mm w najszerszym punkcie, a wysokość to 1397 mm. Z konkretniejszych rzeczy zmieścimy tutaj 3 europalety. I powiem też od razu na początku, że nie miałem okazji wykorzystać tego samochodu do przewozu jakiegoś ładunku, no po prostu jakby nie pozwoliła mi na to logistyka, możliwości. I oczywiście troszkę żałuję, mam nadzieję, że uda się to może jakoś kolejnym razem, bo test takiego samochodu powinno się robić w ten sposób, no ale po prostu nie miałem fizycznie możliwości. Więc też o samej pace jakoś dłużej wypowiadał się nie będę. Skupię się na tym, co miałem okazję potestować, czyli na przykład napędzie. A jest to w sumie rzecz w tym modelu najciekawsza, ponieważ same parametry przewozowe pewnie znacie, chociaż muszę Wam zaznaczyć jedną rzecz, mega ważną, jeszcze odnośnie pewnych wartości na papierze, ponieważ dopuszczalna masa całkowita w tym przypadku to 3025 kg, natomiast ładowność to 817 kg, czyli około 400 kg mniej od wersji spalinowych. Jest to już bardzo dużo. Oczywiście wiadomo skąd się to bierze, mamy tutaj baterię. Także miejcie tego świadomość, bo te 400 kg to jest dużo. A skupiając się już na samej baterii i ogólnie układzie napędowym. W Vivaro elektrycznym dostępne są dwie wersje baterii, czyli 50 kWh oraz 75 kWh. I z dokładnie taką pojemnością mamy do czynienia w tym konkretnym przypadku. Dodam, bo chyba nie powiedziałem, że samochód jest w wersji long, czyli tej troszkę większej. I przy tej wersji, przy tej baterii, producent obiecuje prawie 340 km zasięgu. Czy jest to do zrobienia? No oczywiście jak to w większości samochodów elektrycznych, nie bardzo. Ale tak z ciekawostek przy pustym samochodzie, co może nie jest najbardziej miarodajnym parametrem w przypadku samochodu dostawczego, który ma jeździć i ma nie jeździć pusty, no ale jednak na tyle, na ile go wykorzystywałem, to przy włączonym trybie rekuperacji, przy jeździe miejskiej, ten wynik do 300 km będzie zbliżony. Da radę tyle przejechać, także za to akurat szacun. Ale sprawdziłem też ten samochód gdzieś tam na szybszym ruchu, na szybszych drogach. No i oczywiście już aż tak różowo nie było. I jeszcze nie powiedziałem, jaką mocą dysponujemy w tym przypadku. Jest to 136 koni mechanicznych. Tyle, że musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Mamy tutaj selektor do zmiany trybów jazdy. Konkretnie mamy tryb Eco, Normal, czy tak jak jest tutaj napisane, Normalne, trochę dziwne, i Power. Jak przełączyłem na Power, od razu czuję zmianę, także jest to faktycznie wyczuwalne. A czemu jest to wyczuwalne? Otóż te pełne 136 koni mechanicznych i 260 Nm momentu obrotowego mamy w trybie Power. W trybie Normal, czy Normalne, moc spada już do 109 koni mechanicznych i 210 Nm, a w trybie Eco moc to 82 konie mechaniczne i 190 Nm. Co ważne, trzeba też o tym wspomnieć, w trybie Eco dość mocno ograniczona jest na przykład klimatyzacja, czy w zimie ogrzewanie, także ten komfort termiczny nie będzie najlepszy, ale oczywiście zasięg zrobicie największy, najbardziej zbliżony do tego deklarowanego. No i teraz znając te wszystkie podstawowe parametry, zastanówmy się nad tym, dla kogo jest to samochód. Z pewnością samochód dostawczy wielu osobom kojarzy się z ogromnymi dystansami pokonywanymi codziennie i to nie jest samochód do takich celów.
to jest zdecydowanie auto w tym ostatnim łańcuchu dostaw, tym powiedzmy ostatni kilometr, chociaż w rzeczywistości będzie to oczywiście te kilka kilometrów, ale dajmy przykład, piekarnia, kurierzy, gdzieś kręcący się w jakimś konkretnym rejonie, czy chociażby tak jak mam przykład po sobie, gdzie mamy w firmie kilka oddziałów w obrębie jednej dzielnicy i samochody jeżdżą non-stop między tymi oddziałami, to coś takiego jest naprawdę warte rozważenia. Jest oczywiście gwiazdka i o niej na końcu, pewnie domyślacie się jaka, ale na razie jeszcze nie przechodźmy do tego. 300 km, powiedzmy, że to będzie 300, niech będzie zapakowany, niech będzie 250. Nie wydaje się to dużo, ale mając taką świadomość, że przez noc macie rano znowu dokładnie tyle samo, no to raczej nie tankujecie swojego samochodu codziennie. Tutaj codziennie, czy w zasadzie co noc, możecie ten samochód sobie uzupełnić, tyle że oczywiście znowu musicie mieć taką możliwość, chociażby po to, żeby fizycznie była możliwość, po drugie, żeby korzystać z taryfy nocnej. Ładowanie takiego samochodu na ładowarkach szybkich, ładowarkach płatnych nie ma najmniejszego ekonomicznego sensu. Ja pamiętam, że nie mając jeszcze do czynienia za bardzo z samochodami elektrycznymi, to przeżywałem lekki szok, patrząc jakie rachunki płacimy na szybkich stacjach, tych płatnych, bo to są często kwoty bardzo zbliżone do jazdy normalnym samochodem, dieslem czy tam nawet benzyną. W zależności oczywiście od modelu, mocy i tak dalej. Ale mając możliwość ładowania się gdzieś z wallboxa w domu czy w firmie w nocy, to już ekonomiczny sens duży zyskuje. Tyle, że teraz znowu, jak chcielibyście na przykład kupić 4 takie samochody do firmy, to pomijając sam koszt zakupu, no to znowu robi się trochę problem podłączenia takich 4 samochodów w nocy. Kolejna rzecz, nie wiem, jest jakaś firma, dla której ten 250-300 km dziennie jako dystans by spokojnie wystarczyło, no ale kurier na przykład zabiera samochód do domu, no to gdzie się naładuje i za czyje? Także jest tu kilka zagwozdek, które powodują, że jest to samochód dla bardzo specyficznej grupy osób, nie tylko pod względem kosztów jego zakupu, bo dochodzi tu jeszcze parę aspektów. Ale jeśli macie te warunki spełnione, no to jest to coś fajnego. I jak już jesteśmy przy ładowaniu, pamiętajcie też, że seryjnie ten samochód wyposażony jest w złącze 7-kilowatowe, czyli nie za dużo. Zdecydowanie polecam pierwszą rzecz, jaką dokupicie do tego samochodu, aby to było szybsze złącze 11-kilowatowe. I z takich moich doświadczeń, ja go dużo razy nie ładowałem, ale ładowanie z gniazdka gdzieś na przykład na działce to oczywiście będzie pewnie kilkadziesiąt godzin, całego nie ładowałem, ale na szybkiej ładowarce jesteście w stanie naładować ten samochód powiedzmy w 45 minut. Takie ładowanie nocne no to też 7-8 godzin powinno wystarczyć, przynajmniej do tego poziomu 80%, czyli taki standard. Chociaż pamiętajcie, że tutaj mamy 75 kWh baterię, czyli dużą baterię. Jakie są natomiast kolejne zalety takiego samochodu? Chociażby jazda gdzieś tam po hali, na przykład załadunku i tak dalej, odpada Wam na przykład jazda na półsprzęgle, gdzieś tam powiedzmy tak jak w dieslu z manualną skrzynią. To są oczywiście też zalety skrzyni automatycznej, ale fajna rzecz. Nie zapominajmy też, że w przypadku samochodu elektrycznego możemy wykorzystywać po pierwsze bus pasy, po drugie nie musimy płacić za parkowanie na przykład w centrum miasta, co powiedzmy będąc kurierem jest mega przydatną rzeczą, bo po prostu dojedziecie szybciej, gdzieś stoi korek, wy sobie lecicie legalnie bus pasem, dojeżdżacie na miejsce pod jeden, drugi, trzeci jakiś lokal, gdzie mamy parkometr, nie musicie za to płacić, także to jest bardzo duża zaleta i trzeba korzystać z niej póki można, bo pewnie na zawsze to też nam dane nie będzie. I coś, co może nie jest jakimś najważniejszym parametrem w przypadku samochodu dostawczego, to nie jest samochód do dynamicznej jazdy, ale ja mam wrażenie, że te przyspieszenia 0,50 trwają jakieś 3-4 sekundy, co jest wynikiem bardzo dobrym. Samo przyspieszenie do stówki 13,3 sekundy też jest bardzo dobre i pamiętajcie, że jak to w elektryku macie te 260 Nm w trybie power dostępne od razu i w każdym momencie, także fajna rzecz, bo po prostu nie jesteście w żadnej chwili, w żadnym momencie żadną zawali drogą i sama jazda będzie przyjemna. Przyjemna będzie też dzięki kabinie, bo ten środek jak na tego typu samochód jest w mojej ocenie naprawdę bardzo porządnie wykonany. Fajnie, że ta moda na wszystko dotykowe nie dotknęła jeszcze na przykład takiego samochodu, bo mamy tutaj pokrętła. Mimo, że klimatyzacja jest manualna, ale mnie się tu dużo łatwiej, dużo przyjemniej, dużo bardziej intuicyjnie obsługuje, kiedy mogę sobie przestawić nawiew 2-3 temperaturę, niż gdzieś szukać jakiegoś dotykowego guzika. Wiele razy o tym mówiłem. Tu się nie ma na czym skupiać, bo to wiadomo, że to są takie podstawowe rzeczy. Mamy radio z Bluetooth, fajna rzecz, mamy skórzaną kierownicę i troszkę spłaszczoną na dole, co też ciekawostka w przypadku auta dostawczego. I to też jest moment, żeby wspomnieć, że
Wiecie, ile mamy wersji wyposażeniowych w tym modelu? Jedną. Czyli jest to zarazem najsłabiej i najlepiej wyposażony samochód, wersja Enjoy. Mam oczywiście kilka wariantów mocowych, baterii i tak dalej, wielkości budy, ale wyposażenie mamy jedno. I myślę, że ono jest w zupełności wystarczające. Mamy LEDy dzienne, tak jak powiedziałem, audio z Bluetooth, tu nic więcej nie jest potrzebne. Wszystkie podstawowe, te najbardziej potrzebne rzeczy są. Co ciekawe, mimo że jest to auto elektryczne, odpalamy go standardowo zwykłym kluczykiem, który wkładamy, przekręcamy w stacyjce, co też raczej rzadkość już dzisiaj. I jak jestem na troszeczkę szybszym fragmencie drogi, to też warto powiedzieć, że samochód jest dobrze wyciszony, jak na tego typu auto, myślę, że nawet bardzo dobrze. No wiadomo, tutaj nie ma silnika spalinowego, także słyszymy same szumy powietrza, ale jest ok. Jechałem gdzieś tam na trasie szybszej, też jest ok. Tyle, że o ile prędkościomierz mamy wyskalowany do 180 km na godzinę, to jest to mocna przesada, bo prędkość jest tu ograniczona do 130 km na godzinę i to też musicie wiedzieć. Chociaż jazda z taką prędkością bardzo skraca zasięg, to już większego sensu nie ma, bo podejrzewam, że przy jeździe z full prędkością, jeszcze jakbyście byli zapakowani, klimatyzacja i tak dalej, to jak przejedziecie 150 km, to będzie super. Nie sprawdzałem na dłuższym dystansie, ale tak obstawiam. Jedna rzecz, którą muszę powiedzieć z takiej mojej perspektywy, czyli kogoś, kto nie jeździ na co dzień takimi samochodami. Bardzo prosty samochód, jak wsiadacie, jedziecie, zero problemów z jakąś, ogólnie ze skręcaniem, zawracaniem i tak dalej. Jest kamera cofania, co ważne, bo bez niej byłoby ciężko. Jedyna rzecz, do jakiej ja się muszę przyczepić, lusterka są dosyć duże i może jak ktoś więcej jeździ, to by takiego wrażenia nie miał, ale ja mam dosyć duży martwy punkt tutaj. Może jeszcze inaczej. Miałem taką sytuację, kiedy jechałem z samochodem, który jechał obok mnie i ja naprawdę o tym dosyć długo nie wiedziałem. Na szczęście nie próbowałem zmienić pasa, kiedy nagle tak po 17 spojrzeniu zobaczyłem, że tu faktycznie coś jedzie i się mocno zdziwiłem. Ale to jest też pewnie kwestia do przyzwyczajenia. I jeszcze słowo o kabinie tutaj. Tak jak to jest wszystko fajnie zrobione, mamy tu teoretycznie 3 miejsca pasażerskie. No praktycznie też 3, ale tak z praktyki to raczej w 3 osoby będzie tutaj dość ciasno. Jechaliśmy w 3 osoby gdzieś tam kawałek dalej i ta osoba blisko kierowcy już styka się z nim ręką w zasadzie, także nie będzie to najwygodniejsze rozwiązanie na jakąś dalszą jazdę w 3 osoby. No w sumie nie wiem, kto będzie dalej jechał takim elektrykiem, ale raczej 2 i wtedy mają tutaj mega dużo miejsca. Także widzicie, z czym mamy do czynienia. Mnie się ten samochód bardzo spodobał i uważam, że tego typu auta powinny być właśnie mocno promowane właśnie w jakichś dopłatach, których niestety w tej wersji no nie uświadczycie. Ale właśnie w tym ostatnim łańcuchu dostaw, właśnie dla kurierów, gdzieś w jakichś biznesach, które mają kilka punktów zgromadzonych gdzieś w niedużych dystansach, no ogólnie dla firm, dla których ten przebieg 250 km będzie wystarczający dzienny, taka elektromobilność w mojej ocenie powinna być promowana. Tylko że pytanie, czym to się kończy, a w zasadzie od czego się zaczyna? No to zaczyna się od zakupu i ten samochód z mniejszą baterią kupicie od 140 tysięcy złotych. Taka wersja, jaką ja jadę, czyli troszkę bardziej spasiona, ta większa, z większą baterią, kilka rzeczy mamy dołożonych, to już będzie 170 parę tysięcy złotych. Mówimy oczywiście o cenach netto. I jest to oczywiście też w zależności od wersji i od tego, do czego porównujemy innej wersji Vivaro, to jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej, 30-40. To nie jest mało, a wręcz trzeba powiedzieć, że jest to dużo. I moim zdaniem naprawdę szkoda. Ja mam nadzieję, bo ja polubiłem jazdę samochodami elektrycznymi, że to się zacznie zmieniać i nie zacznie się zmieniać w tym kierunku, że zdrożeją te wersje benzynowe czy dieslowskie, tylko stanieją elektryczne, bo wiadomo, że bardzo idziemy w kierunku jazdy samochodami elektrycznymi i fajnie, gdyby one stawały się coraz bardziej dostępne. Ja uważam, że tak jak właśnie u mnie w firmie, na taką jazdę codzienną w obrębie kilku punktów, to by było fantastyczne rozwiązanie, tylko to kosztuje za dużo, przynajmniej dziś. W innym przypadku, gdyby ta różnica była mniejsza, naprawdę byłby to samochód bardzo warty rozważenia i jeśli macie taką opcję, macie na to pieniądze, chcecie z czegoś takiego skorzystać i też oczywiście logistycznie będziecie przygotowani w firmie na codzienną obsługę takiego samochodu, krótko mówiąc, będziecie mieli gdzie się codziennie wieczorem naładować, to taki samochód zdecydowanie warto polecić, co niniejszym czynie. I to byłoby tyle na dzisiaj. Dość nietypowy samochód dla mnie, dość nietypowe kilka dni, ale też nietypowe w bardzo fajny sposób, bardzo miłe, bardzo ciekawe, coś innego i coś, co mi się po prostu bardzo podobało. Dzięki za dzisiaj. Miłego dnia, trzymajcie się. Cześć.